Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Minecraft. Z tej strony oczywiście Kat i jestem na serwerze Skyblock. Wiem, że dużo się tu działo. Skorzystałam z windy dla leniwych, kiedy tu przyszłam. Widziałam, że jest dużo kotów, więc skoczyłam do sklepu i od razu je przygarnęłam. Pozostawiałam je chyba przy portalu, jeszcze jeden na dachu. Ale wiem, że jest kilka rzeczy, które muszę zobaczyć. Zobaczmy je może od razu na początku filmu. Jest kilka też rzeczy, które chciałabym powiedzieć, więc kiedy będę to robić, to może wam od razu opowiem. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj coś budować, bo naprawdę wciąż zastanawiam się. Oh, hi, może któryś chce rybkę, jeszcze przygarnę. Chodź. Naprawdę nie wiem, czy mam coś tutaj budować, czy po prostu zostawić wam wolną rękę i... What? Mam wszystkie rodzaje kotów, chyba 3 są. O, ja to dobrze pamiętam. Chodź. A może jeszcze tamten się skusi? Nie? Nie wiem, czy zostawić wam po prostu wolną rękę i rób ta, co chce ta. Na tej zasadzie. Bo... Wiem, że nie ma mnie to zbyt często. Jestem rzadko, kiedy nagrywam, to raczej... Jestem sama, prawie na serwerze, nikogo nie ma. Tak jest mi łatwiej się skupić. A zresztą w taki dzień jak dzisiaj to nawet nie mogłabym za bardzo nagrywać, bo w moim mieście trwa festiwal, więc jest strasznie głośno. W ciągu dnia są pokazy i po prostu to jest jakieś szaleństwo. Więc pozostaje mi noc na nagrywanie, przynajmniej na razie. Halo, któryś się skusi? Ktokolwiek? Kocie? Koty? Halo? Mam 6 rybek. One powoli uciekają, czy o co chodzi? Bo nie rozumiem. Halo? Ile ich tu jest w ogóle? Szaleństwo. W każdym razie. W piątek skończyłam nagrywać The Walking Dead, więc sezon drugi to już zamknięty rozdział. Myślę, że wyszło całkiem nieźle, na efekty będziecie musieli chwilę poczekać. Przez cały dzisiejszy dzień zresztą edytowałam kilka filmów, żeby mieć już na zaś i żeby po prostu albo je uploadować, kiedy będę miała wolną chwilę, kiedy będę robiła jakieś inne rzeczy, albo kiedy mnie w ogóle nie będzie w domu. Którykolwiek podejdzie. Zapędziłam je w kozi róg wszystkie. Któryś się w końcu zdecyduje chyba, co? Więc tak jak mówiłam, The Walking Dead jest gotowe, teraz czekamy, znaczy muszę jeszcze nagrać dodatek. Nie wiem, kiedy to zrobię, patrzę cały czas, czy nie ma jakiejś promocji na gry, jeśli nie będzie, no to będę musiała ją kupić w normalnej cenie, ale póki co dam sobie na wstrzymanie, bo może akurat się trafi jakaś promocja. Moim zdaniem trochę dziwne, że ta gra wciąż kosztuje tyle samo, co w dniu premiera, już minął chyba rok. Może nie rok, no ale minęło już trochę czasu. Ale mniejsze o to. Może jakiś... Będzie jakaś promocja na zakończenie wakacji? O, hej! Odważył się jeden. Więc... Wow, od razu pierwsza rybka. Spróbujmy jeszcze z innymi. Idą dwa. Więc ten aspekt będziemy mieli zamknięty i później już tylko na bieżąco, kiedy wyjdzie trzeci sezon. Zobaczymy, jak z tym się uda. Hej! Dlaczego uciekłeś? Chyba nie uda mi się jedną rybką nikogo zaadoptować. A jednak! Okej, mam kilka kotów do rozstawienia, idźmy. Więc mam nadzieję, że to The Walking Dead, będziecie zadowoleni. Wiem, że więcej osób na moim kanale ogląda Minecrafta, ale mimo wszystko myślę, że jest całkiem spora liczba osób, które wolą oglądać, znaczy wolą, lubią oglądać zarówno Minecrafta, jak i The Walking Dead. Także, co to jest w ogóle? Hotel zbudował Sonic Dash. Okej, mamy tutaj takie jakieś... tak jak jest przy wejściu. Taki, to jest lobby. Można sobie poczekać, poczytać książkę. Jak będą przygotowywać pokój. Dzień dobry, czy przyszliście wynająć pokój? Apartament pierwszy, drugi, trzeci jest wolny. Czwarty prezydencki jest
już zajęty. W każdym razie. Oh, Jesus. The Walking Dead skończone, teraz został mi tylko Minecraft. Apartament pierwszy. Więc będę sobie na bieżąco nagrywać. Nie wiem, czy będę nagrywać na zaś. Nie lubię nagrywać na zaś, bo potem giną mi pliki. A kiedy nagrywam na bieżąco, to mniej więcej wiem, co mam na komputerze. Więc... Balkon. No, myślałam, że spadnę. Więc jest to. Co tu jest? Sypialnia, okej. Toaleta, jak sądzę. Trzeba spłukać po sobie. Poszło. Okej, chociaż chwila. Może to jest toaleta? Ta klapa? Czy to jest toaleta? Czy właśnie narobiłam komuś na krzesło? Przepraszam. Zostawmy to tak, jak jest. Więc Minecraft będzie nagrywany w miarę na bieżąco. Przynajmniej będę miała mniej więcej pojęcie o tym, co mam na komputerze i może niczego nie usunę. A nie zamknęłam drzwi chyba. Dobra. Apartament drugi. O, wygląda chyba... Czy wygląda tak samo? Nie, wygląda chyba trochę inaczej niż tamten. Chwila, muszę obczaić. Nie. Mniej więcej wygląda tak samo. Czyli w tej samej cenie podejrzewam. Chociaż powinien być droższy, bo widoki pewnie są lepsze. Na dziurę, ale podejrzewam, że hotel wciąż tutaj planuje zrobić jakiś basen. To był epicki basen przy hotelu, jakieś drinki z palemką, cokolwiek. Może pomogę przy tym. Jeśli będę na serwerze. Tu jest punkt widokowy, który pomagałam budować z Sonikiem. Jeśli jeszcze nie widzieliście i nie byliście na serwerze, to tylko tak uprzedzam. Tutaj ponownie sypialnia. Łazienka, tu prysznic podejrzewam, trzeba odsunąć sobie, żeby się umyć. Dobra. Jeśli chodzi o tą serię, tą, którą teraz gram, nie wiem, jak ona będzie wyglądać cały czas. Na razie oglądam to, co wy robicie i póki co chyba łatwiej, to jeszcze chyba jest nieskończone z tego, co widzę. Póki co łatwiej jest mi pozostawić wam wolną rękę najzwyczajniej w świecie. Pozwolić wam tutaj działać, bo nie chcę się wtrącać do tego, co robicie. Widzę, że sobie świetnie radzicie, zwłaszcza Sonic. Sonic zbudował tyle rzeczy na tej wyspie, że po prostu wow. Więc przynajmniej na razie pozostawiam wam wolną rękę. Nie mówię, że nie będzie mnie tutaj, czy że nie będę nic budować, ale póki co, póki nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu w głowie, to wolałabym po prostu niczego nie robić na siłę. Będę zaglądała, będę z wami grała. Jeśli będziecie chcieli, żebym coś z wami zbudowała, to okej. Może przy okazji to nagram. Ale nie chciałabym, żebyście traktowali tą serię jako jakąś serię, nie wiem, z perspektywą długoterminową, bo łatwiej jest mi robić minigry, kiedy wiem, że na przykład dzisiaj mogę sobie wrzucić Blocking Dead, jutro Crazy Walls, czy za dwa dni Crazy Walls. Takie tryby mi podchodzą bardziej, podchodzą mi lepiej krótkie tryby, bo z Minecraftem jest tak, że niestety, kiedy robi się jakąś długą serię, to potrafi się znudzić i bardzo nie chcę tego uniknąć, więc przynajmniej na razie postaram się robić filmy w miarę spontanicznie, bo one mi wychodzą najlepiej i mam nadzieję, że będzie okej. Jeśli nie, będziemy próbować znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Farma żelaza. Sonic, Konradek i Lili. Widzę, dosyć sporo żelaza już tutaj jest. I to z jednego spawnera, wow. Okej. Także spoko. Fajnie, że jest spawner. A co tutaj jest w ogóle? Dom Konradka. A tu są schody, nawet ich nie zauważyłam. Nie wiem, czy wiesz, ale to można wyciągać mimo wszystko. No, mam nadzieję, że nikt nie będzie ci tego kradł. W każdym razie, Minecraft to jest jedna sprawa.
Ostatnio na PW, na Facebooku głównie, dostaję różnego rodzaju pytania. W komentarzach zresztą też zadajcie pytania. Nie mam nic przeciwko, oczywiście tu zostawiałam jednego kota. Nie mam nic przeciwko pytaniom, tylko po prostu czasami nie na wszystkie mogę odpowiedzieć. I na przykład dostałam pytanie, czym się zajmuję, gdzie pracuję, co robię i tak dalej, i tak dalej. I po prostu... co się dzieje? Kot mi się spalił, no nie! No nie! Nie patrzcie się tak na mnie, to nie była moja wina. Co to jest? O właśnie, ktoś mówił, że zbudował labirynt. Mam odwagę, idziemy, koty. Zadajcie mi właśnie zadanie, zasada prawej strony. Aha, nie działa. Zadajcie mi pytania w stylu właśnie, gdzie pracuję, czym się zajmuję i tak dalej. Nawet nie mogę za bardzo powiedzieć, czym się zajmuję, bo jeśli powiem wam kiedykolwiek coś więcej na swój temat, to nie chciałabym, żebyście, nie wiem, szukali tego, znaleźli. Wiem, że niektórzy są po prostu bardzo zdeterminowani, żeby znaleźć jakieś informacje, cokolwiek. Naprawdę tego nie chcę. I dlatego przynajmniej na razie trzymałam wszystko dla siebie. Czy jestem blisko wyjścia? Nie. Dlatego... Jej, chyba trafiłam do wyjścia. Chyba zrobiłam koło. Nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz. Więc przynajmniej na razie takie informacje chowałam dla siebie. Nie jestem dużym YouTuberem. Nie jestem... Do PewDiePie'a brakuje mi jeszcze kilku milionów subskrybentów. No nawet do mniejszych YouTuberów, którzy są często wręcz... Pani stoją pod ich domem, oczekując, że wyjdą do nich i będą sobie robić z nimi fotki i w ogóle. No nie, ale bardzo szanuję swoją prywatność i po prostu nie chcę, żeby ktoś poczuł się, nie wiem, odtrącony jako widz, ale boję się po prostu tego, że kiedyś coś się może... Jest! Chyba udało mi się! Udało się. A w tą stronę już wyspa jest chyba maksymalnie rozbudowane. Nice. Nieźle, ziomeczki. Pilnuj wyjścia, dobra? Pilnuj wyjścia. A jednego postawimy może przy wejściu? Chodź. Ktokolwiek. Chodźcie. Chodź, możesz być ty. Możesz być ty. Zapraszam. Hej, nie odwracaj się do mnie tyłem. Więc jak już mówiłam, przynajmniej na razie zostawiam to dla siebie. Na pewno informacje o pracy. Jest wystarczająco dużo zawistnych ludzi w internecie i nie chciałabym, żeby którykolwiek z nich kiedykolwiek sprawił, że stracę pracę przez jakieś głupoty. Naprawdę tego nie chcę. Bo wiecie, to nie jest tak, że YouTube jest moją pracą, nie? Żeby nie było. Ostrzegam. Więc informacje o pracy, nope, zostają dla mnie, myślę, że na bardzo, bardzo długi czas zostaną dla mnie, przynajmniej dopóki nie zmienię pracy. Na pewno nikomu nie powiem nic na temat pracy, więc nie szukajcie nic na temat pracy. Nie próbujcie szukać mojego prywatnego Facebooka, bo na nim też nic nie ma. Nie ma ani zdjęcia, nie wiem nawet, czy mam miasto wpisane, więc wiecie, wszystko jest zablokowane. Nie, po prostu nie. Ale padło też pytanie... Oj, nie wiem, czy nie trafiłam w klawisze. O, jest, dobra. Padło też pytanie o to, w jakim mieście mieszkam. I myślę, że o ile bardzo się boję ujawniać takie informacje, w sensie po prostu boję się, że ktoś kiedyś coś znajdzie na mój temat i będzie mnie próbował w jakiś sposób szantażować, cokolwiek wiem. Czytam za dużo kryminałów, oglądam za dużo Pretty Little Liars. Wybaczcie mi to, po prostu nie.
Ale myślę, że jeśli powiem wam dzisiaj, w jakim mieście mieszkam, to nic wielkiego się nie stanie. Wiem, że jest cała masa ludzi, którzy od razu podają wszystkie swoje dane, gdzie mieszkają, jak się nazywają, ile mam lat, w jakiej sieci mają telefon, a to się może źle skończyć. Dlatego jestem może za bardzo ostrożna, ale wolę uważać, być ostrożną, niż później czegokolwiek żałować. Więc przygotujmy się na to. Psychicznie, mentalnie. Mieszkam... Okej, dobra, zanim jeszcze powiem, gdzie mieszkam. Fakt, że powiem, gdzie mieszkam, wcale nie sprawia, że zamierzam urządzać jakieś spotkania z fanami, przynajmniej na razie nie. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, kto na takie spotkanie przyjdzie. Może tylko pojawię się ja, więc byłoby mi bardzo smutno. Po drugie, takie rzeczy często szybko wymykają się spoza kontroli, więc naprawdę wolałabym tego uniknąć. Więc przynajmniej na razie dajmy sobie z tym spokój, po prostu pozwólcie mi się przyzwyczaić do tej nowej sytuacji, gdzie pytacie się o mnie, o takie... Nawet nie chodzi o to, że to jest niemiłe, to jest naprawdę bardzo miłe, że chcecie wiedzieć jak najwięcej o mnie i słusznie jestem nieznajomą z internetu, tak? Tylko po prostu troszeczkę mnie to przytłacza, w sensie nie takim negatywnym, to jest dla mnie coś nowego i to jest naprawdę bardzo miłe, tylko wolę sobie na spokojnie, powoli wszystko w głowie ułożyć, zanim zrobię, podejmę jakąś pochopną decyzję. Zróbmy jeszcze raz atmosferę. Nie wiem, czy w ogóle było słychać, że robię... Nieważne. Mieszkam w Toruniu. Miasto nad Wisłą. Piękna starówka. Lubię pierniki, uprzedzam pytania. Uwielbiam pierniki. Może nawet za bardzo, jak na osobę, która mieszka w Toruniu. Toruń, miasto Kopernika. Co tu jeszcze powiedzieć? Miasto niezbyt duże. W Toruniu fajne jest to właśnie, że Toruń nie jest jakoś super duży. I praktycznie co chwilę można wpaść na kogoś znajomego, więc jeśli chcecie się wybrać tutaj, nie wiem, jest uniwersytet, jeśli chcecie się wybrać tu na studia i nie szukacie jakiegoś krzykliwego miasta, cokolwiek, aż wiem, że więcej moich widzów jest jeszcze w wieku, które nie myśli o studiach, ale wciąż, jeśli się zdarzy, polecam Toruń. Toruń jest ładnym miastem, Toruń jest przede wszystkim w miarę spokojny, tak sądzę. Są dzielnice, których oczywiście lepiej unikać, myślę, że jak wszędzie. Proszę, nie sprawcie, że będę żałowała czegokolwiek, co wam powiedziałam w tym odcinku. W sensie, wiem, że powiedzenie tego, w jakim mieście się mieszka, to jest niewiele, ale Toruń to też nie jest super duże miasto i bardzo łatwo wpaść tutaj na kogoś znajomego. Myślę, że wiecie, nawet nigdy nie słyszałam o youtuberze, który byłby z Torunia. Wiem, że ktoś robił film na temat Torunia, ale to nieprawda. Wiedzcie, że ten film to stek kłamstw. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to lepiej. Bardzo mnie uraził ten film, chcę zaznaczyć. Nie mam żadnej kosy z Bydgoszczą, żeby było jasne. To jest druga sprawa. Nie rozumiem tej nagonki Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Toruń. Ponownie, jeśli nie jesteście z tych okolic, to pewnie tego nie rozumiecie, ale Toruń i Bydgoszcz nie za bardzo się lubią. Ja nie mam nic do tego, znam wiele osób z Bydgoszczy. Nie byłam w Bydgoszczy, ale nie miałam zbyt wielu okazji obejrzeć waszego miasta, więc nie powiem się na temat tego, jak wygląda. Ale jakkolwiek nie wygląda, na pewno nie będę hejtować was za to, że jesteście większym miastem, czy macie to, czy tamto. Jeśli zajrzałam do Ikei, to okej. Okay. Macie Ikeę, my nie mamy Ikei. My na pewno też mamy coś, czego wy nie macie. I Boże, po co wsiać jakiś zamęt? Żeby było jasne, nie chcę żadnych hejtów. Jeśli jesteście zbyt goszczy, nie czujcie się w obowiązku odsubskrybować mój kanał, a wiem, że mogłyby być takie osoby. Może nie powinnam podsuwać wam takich szalonych pomysłów. Ale tylko mówię, żeby nie było. Nie mam nic do Bydgoszczy. Nie mam nic do żadnego miasta. Wszystko zależy od człowieka. Jeśli wpiszecie kat
Toruń w wyszukiwarce, to co tam się wam pokaże, to nie jestem ja, żeby było jasne. Nie mam fioletowych, zielonych, żadnych takich włosów. Mój kolor włosów jest bliżej nieokreślony, ale to nie jestem ja. To są, widziałam, że tam są fotki jakiejś dziewczyny, która jest chyba z Torunia, miała kad w niku, cokolwiek, ale to nie jestem ja. Więc nie spamujcie mnie na ten temat, proszę, bo na pewno na razie nie wstawię fotki. Nie pytajcie się kiedy, nie pytajcie się o takie rzeczy, bo po prostu to jest coś, na co nie jestem gotowa i na pewno szybko nie będę gotowa, bo po prostu boję się tego, jak moglibyście zareagować, jak zareagowałoby moje otoczenie przede wszystkim. Nie wiem w sumie, czy Toruń jest takim miastem, które jest rozpoznawalne, w sensie, no wiecie, Kopernika to chyba każdy zna, nawet na świecie. Nie. Los chciał, że pochodzi z tego miasta, ale możecie mi dać znać w komentarzu, czy słyszeliście wcześniej o Toruniu, bo jest, myślę, że jest wiele takich miast, które nie są małe, ale też nie są jakoś super rozpoznawalne. Nie wiem, czy Toruń jest rozpoznawalny, czy nie wiem, może macie tutaj jakichś krewnych, może macie kogoś, kto uczęszczał tutaj do szkoły. Wiem, że dużo osób dojeżdża tutaj do szkoły, bo mam wielu znajomych, których tu w ogóle dojeżdżało do szkoły, do pracy, na uniwersytet. Jest tutaj na uniwersytecie, to chyba są ludzie z całej Polski, więc możliwe, że słyszeliście kiedykolwiek. Możecie dać znać w komentarzu. To jest naprawdę super budynek. Wow. Jest... Szkoda, że... Znaczy... Nie to, że hejtuję, tylko... szkoda, że... było mało miejsca między jednym a drugim budynkiem, bo oba wyglądają naprawdę super. Ale... ten budynek wygląda naprawdę... Ja nie umiem budować takich dachów, no zastrzelcie mnie. Nie umiem, nigdy mi taki nie wychodzi dach. Dlatego zazdro. I myślę, że to jest super budynek. Fajnie, że korzystacie z różnych drzew, fajnie, że korzystacie z różnych takich ciekawych rozwiązań. Tu jest, to wygląda fajnie. Lodówka, zobaczcie. Pusta. Ale jest. Wspólna skrzynia. Co tu jeszcze mamy? Balkon. O! Kocioł. Drugi kocioł. Sypialnia pierwsza, sypialnia druga. Także naprawdę macie więcej pomysłów i to na dodatek lepszych niż ja. Bardzo się bałam o tą serię, bardzo bałam się tego, jak to się skończy. Miałam wrażenie, że może być tutaj totalny chaos. Start screaming. Hello. Hello. Więc kończąc już ten odcinek, w którym praktycznie nic nie zbudowałam, ale obejrzałam to, co zbudowaliście. Jeśli chcecie to gdzieś przenieść albo w ogóle zniszczyć, to macie na to moje pozwolenie. Bo szczerze mówiąc... szczerze mówiąc, nie wiem, co można byłoby z tym zrobić. Nie wiem, może z tego korzystacie. Ale jeśli chcecie to zniszczyć, przenieść, to proszę bardzo. Róbcie z tym, co chcecie, naprawdę. Więc jeśli wam się podobało choć trochę, to lajkujcie, subskrybujcie. Jeśli moje gadanie wam za bardzo nie przeszkodziło, to bardzo mi miło. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Postaram się przygotować dla was coś więcej. Więc widzimy się wkrótce. Bye! Drżą butelkę.